Witam pana Johna Godsona, posła Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej. Od 18 lat w Polsce, żona Polka, czwórka dzieci, nauczyciel akademicki, menadżer, społecznik. Witam pana, panie pośle. Zaprosiłem pana tutaj do studia, żeby zapytać o część pana kampanii, spotkania z mieszkańcami Łodzi. W sumie to nie jest część mojej kampanii, dlatego że traktuję to jako część mojej pracy. To jest to, co robię cały rok. Mam 4 razy w tygodniu dyżury poselskie ze względu na to, że jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i dla mnie to jest ogromny przywilej i frajda, że mogę pomagać. Jest to, to są spotkania z lokatorami też, z mieszkańcami Łodzi. Czy w jaki sposób, czy to się przełoży na ustawy, bo tutaj oczekujemy, że nie tylko pomoc w indywidualnych kilkudziesięciu, czy no może nawet kilkuset sprawach, ale może jak pomóc ludziom, żeby nie mieli tych problemów, żeby nie musieli chodzić, czy do pana, czy do innego posła. Tak. Ja powiem tak, że w większości osoby, które przychodzą właśnie w takich indywidualnych sprawach, gdzie potrzebują interwencji i chcę powiedzieć też, że udaje się im pomóc w 80%. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o przełożenie na ustawach, czy na interpelacjach, czy na interwencje ministerialne, to w niektórych sprawach to też interweniuje w taki sposób. W obecnym kadencji napisałem około 150 interpelacji do ministrów i to są wyniki właśnie te wizyty do mojego biura, ale nie ma co tutaj ukrywać. Proces legislacyjny jest bardzo długi, a ja jestem posłem dopiero od grudnia zeszłego roku, a więc jeżeli chodzi o ustawę, to jest trudno na podstawie to, co wynika z tych dyżurów formułować jakiekolwiek ustawy. Ale mogę z zadowoleniem powiedzieć, że jest projekt, który inicjowałem, kiedy jeszcze byłem radnym. A to był projekt dotyczący możliwości wykupu mieszkań przez najemców TBS-y. Zacząłem to w 2005 rok. I właśnie na ostatnim posiedzeniu zostało przyjęte ustawy pozwalające na możliwości wykupu mieszkań przez mieszkańców, najemców TBS. Zostało też akceptowane przez Senat i teraz w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będzie podpisane przez prezydenta. A więc niech pan zobaczy, jak długo trwał proces legislacyjny, jeżeli chodzi o TBS. A więc dobre ustawy zazwyczaj trwa bardzo długo, a ja jestem posłem dopiero 9 miesięcy. To jest bardzo krótko, ale obiecuję, że po wyborach są kilka jeszcze rzeczy, które bym chciał po prostu doprowadzić do takich zmian. Kilka, to znaczy jakie tematy, o jakich tematach rozmawiamy? Tematy, które mnie interesują, mam takie 5 priorytety, które są dla mnie ważne. Pierwszy priorytet to jest rozwój Łodzi. Łódź w moim ocenie zostało marginalizowane, kiedy w okresie transformacji, kiedy inne części Polski, Pomorza, Górnicy, czy Ściana Wschodni otrzymywali dotacje, czy jakieś zapomogi. Łódź Włókiennicze nic nie dostał i to dlatego Łódź wygląda tak, jak wygląda. I to jest mój priorytet numer 1 i już w tej sprawie apelowałem, interpelowałem, napisałem oświadczenie i mam nadzieję, że po wyborach będziemy nadal w tej sprawie walczyć. I ten to pierwszy punkt 1. Już i ten pierwszy punkt już jest bardzo, bardzo ważny. To jest bardzo ważne. Poczułymy takie lobby. W skrócie o kilku następnych punktach. Bardzo proszę. Drugie to jest sprawa polityki rodzinnej i społecznej. Tutaj w Łodzi jestem inicjatorem projekt Partnerstwo na Rzecz Walka z Biedy w Łodzi. I to ma związek z tym pierwszy. Trzeci dotyczy innowacyjności.
i nowoczesnych technologii, a zwłaszcza sprawa dotycząca bezpłatny dostęp do internetu w miejscach użyteczności publicznej. Chciałbym, żeby doprowadzano do takiego ustawowe wymogi, żeby w każdy obiekt użyteczności publicznej, żeby w fazie projektowania, żeby było wymogi dostęp do bezpłatnego internetu. Czwarty to jest sprawa współpracy między Polską a Afryką. Uważam, że Polska potrzebuje nawiązać bliższe relacje z krajami afrykańskimi, bo tam można zarobić pieniądze. No i ostatnia rzecz to jest sprawa dotycząca dostępność dla mieszkańców. A więc to są te pięć sfery, które... Dostępności dla mieszkańców nie zrozumiałem. Poprzez dyżury poselskie. Mam tych dyżurów, oprócz tego robię też dyżury prawne, interwencje często, jeżdżę do mieszkańców, tych, którzy nie mogą przychodzić do mnie, przeprowadzam też ankiety na ulicy, konsultacje społeczne. Ja chciałbym pokazać takiego inna oblicza polityki, że polityka to nie jest osoba, która gdzieś tam siedzi w gabinecie i tylko w obradach i awanturuje, ale polityka to jest osoba, która jest blisko ludzi. Dlaczego zaangażował się pan w sprawy polskie? Czy jest to spojrzenie z dystansem? Wydaje mi się, że jestem zanurzony w polskiej rzeczywistości, ale osoba patrząc na zewnątrz może mu się wydawać, że ze względu właśnie na moje pochodzenie, czy nawet inności kulturowe, że mam jakby pewny dystans, ale ja tego po prostu nie czuję. Ja tego nie czuję. Czuję, że jestem częścią tego, to co tutaj się dzieje. Staram się zaangażować się, chociaż unikam takie to, co nazywam politykierstwo i taka walka między ugrupowaniami. Dla mnie ważne po prostu jest rozwiązywanie problemy zwykłych ludzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.